A głęboko tu w ogóle jest? 6? To ładnie, to powinna ryba nabrać. No jesteśmy na 5 stawach. Te siedzą się tam nabijają ze mnie, bo chciałem live'a zrobić, obiecałem, a nie wyszło. Stachu niech robi za to live'a, a ja będę tutaj nagrywał. O. Pogodynka mówi, uwaga. Gadaj, jaka będzie pogoda, bo mówię, że pogodynka będzie mówić. Nie, po 10 stopni zapowiadają już tutaj, w terenie. W niedzielę ma być 4 stopnie rano. No, no także już będzie zimno. Już po grzybach. Tak, już generalnie zimno, nie będzie pogody. Tu z panem jednym rozmawiałem, to mówi, że z tym zamkarzem, no, mówi, że tu 6 metrów głęboko jest. Ma kondycję, on ma kondycję. No słuchaj, no 2 dni wszedł na ślęże, wszedł na Radunie, kilometrów nawalił, ale dzisiaj już nie, wczoraj też jak z nami już wchodził po... Dobra, idę, żebyście nie słyszeli, co on gada. No, tak to wygląda tutaj. To jest te 5 stawów słynne. Także mamy pierwsze materiały z Rize. Tutaj idę, śluza jest. Tam też był wędkarz, ale nie widzę. Już pojechał. No jak tu 6 metrów jest, to jest ładnie głęboko. No. Tu jest śluza. Chyba. Tu. Albo była. Bynajmniej jakaś taka maszyneria tu jest. Zastawkowa. Ale pójdę jeszcze dalej tam zobaczyć. Bo tam jest coś. Tam jest jakiś jas. Tam coś wybija. Tam jest strumyk. W ogóle słychać go. Las jak daje głośno. Wiatr. No i tu jest taka przepływka. Tutaj. O. Tutaj płynie strumyk. No i nadmiar wody wypływa z tego zestawu. No, woda spadnie, to strumyk sobie płynie swoim korytem dalej. Tak, takie jest zasilanie stałe. A jak tu znowu wody będzie ubywać, no to znowu ze strumienia woda będzie tędy szła. Wszędzie płynie woda, tu piękne stare drzewo jest. Tu można zobaczyć jakiś wodospadzik. To właśnie tak szumiało, a ja myślałem, że to drzewa szumią. Taki na 5 stawach jest strumyk. Ja się teraz... Jak tu za tymi krzakami, tu gdzie obiektyw właśnie patrzy, tam też jest woda, też jest staw. Także dzisiaj parę miejsc żeśmy tak oblukali, ale no nieciekawie z tego względu, że mnie nogi bolą. Mam potężne zakwasy, znaczy nie aż tak potężne, no ale bolą mnie nogi. Łydki mnie bolą od chodzenia strasznie. Jedna to mi cały czas siadała prawa, no, a wczoraj dołączyła lewa noga. Ale już powoli te zakwasy przechodzą. Podejrzewam, że jak będziemy jechali do domu, to już będzie wtedy będą nogi rozchodzone. No ale wtedy będzie trzeba jechać do domu. No. Są ławeczki. Można sobie przysiąść, popatrzeć.
Już mnie podkablowali, że mnie nogi bolą? No. Ja wszystkim powiedziałem, że mnie nogi bolą, także... No nie skłamał w takim... Dużo masz ciekawych ludzi? No. Tak od 20 do 14, do 13 różnie, co no. Nie? Jak widzisz... Stasiu robi na żywo, ja tu jestem. O. Tak. A Rolka? A Rolfa zrobi z najlepszej sieci, czyli z ręki. Z ręki. Z najlepszej sieci. Stasiu, ręka, ręka to jest, wiesz. Stasiu, Stasiu, a ten, znacie bajkę o latarence i pałacyku? Jak lata ręka, to pałacyk. O. Tam Kaczusia sobie płynie. Gdzieś ją widziałem. Tu, o, tu gdzieś bliżej. No tam po tamtej stronie też są ławeczki, ławeczki, śluza, oczywiście tam też jest, widać przepust taki. No i tak to wygląda. Zbiorniki. Tam jest jas, taki przepływowy, taka z zastawkami, że ze strumienia jest, no tam widać, że woda wypływa z jeziora do strumienia. On chyba coś w tajemnicy nawija, co? Ten Stasiu, bo tak... opowiadał Stasiu o tym, o naszej kwaterze. Słyszałam, że mówił właśnie, gdzie mieszkamy. No. Także to dobrze, możesz się trochę oderwać. Bo nie wiem, jak nasz kot? Jak nasz kot? Tam żarcie ma, wodę ma. Stasiu prowadzi live'a. Byliśmy na obiadziku, zjedliśmy dobry obiadzik, gulasz z ziemniaczkami, tanio, świeżo, dobrze, smacznie. Tam takie wypłycenie to plaża, pewnie można się kąpać i tam jest strumień, też taka fajna kaskada widać. Jak by to wyglądało tutaj. Ja tutaj historii tutaj nie znam. Ja to mogę ewentualnie widoczki, jakie piękne macie tutaj na góry. Tak tutaj na góry jest takie wzgórza. W zasadzie by było na tyle. No bo co tu więcej nagrywać? Woda jak woda. Stawy. Tutaj ryba widać. Oczkuje, chodzi. Coś na pewno jest jakaś. No.
No i wróciłem do tego samego miejsca tutaj. I teraz idę do Stasia i więc na miejscu zobaczył, jak to wygląda. O, słuchajcie, jest Rofi. Siema. Tak, więc zobaczył, jak...